Cześć, ja mam wszystkim tutaj Paniol Wilmaz już w 10 odcinku z serii Paniol Football. Pierwszy dwucyfrowy odcinek, zaczniemy od, oczywiście tak mówię na końcu poprzedniego odcinka, od kontraktu dla Batshuayiego. Nie musiałem go kupować, bo mam jeszcze ODA, ten jeden kontrakt mi został złoty, damy mu mecze 28. Zagramy w takim składzie, oczywiście tak mówię, będzie to skład francuski, Ocampos, Ayew na bokach, Gourcuff w ataku, Brightwhite, Lacazette, tył jak zawsze ten sam. Powolimy się nad zmianą bramkarza oraz jakimś lewo skrzydłowym z ligi francuskiej, może Molo, na bramkę myślałem Mandanda, no ale to jest turniej francuski, także no, trochę drogi jest, także nie stać mnie. No i zobaczymy, jak pójdzie mi tym składem. Ostatnio bardzo fajnie się grało Ocamposem. Zobaczmy, jak poszło mi w trzecim meczu w siódmej lidze. Dobra, zobaczmy już w pierwszym meczu w 10 odcinku. Eng, menu. Zobaczymy, co jak się pójdzie skład Manchesteru. Może stroj Manchesteru, herb Manchesteru 4, 1, 2, 1, 2, ale wąskie. Zobaczymy, jaki skład. 84 ocena ogólna, 100 zgrania. Falcao, Van Persie, Oscar, Ozil, Fabregas, Carrick in form, Young in form, Rojo Kościelny, Zielony, Coleman i De Gea. No będzie ciężko, będzie ciężko, skład fantastyczny, zaczyna grać. Teraz Braithwaite, już pierwsza sytuacja, na samym początku Braithwaite. Braithwaite, Braithwaite, fantastycznie Braithwaite, Braithwaite, uderz! Ajajajajaj, pierwsze mi to chciałem go zaskoczyć, po krótkim słupku Braithwaite. Braithwaite. Braithwaite, piękne zagranie! Braithwaite, dobra, do pustej! Do pustej! Do pustej laka! Jezu, ale sytuacja. Falka o świetności Overall, umie uderzyć Van Persie, lewa noga! Jest Szekerik Subasic! Szczęśliwy, tak chyba dochodzi do Falcao, blisko przycięcia. Falcao. Falcao, no siła Kolumbijczyka teraz dało sobie znać. Van Persie, brawo za przechwyt, ale szczęśliwie piłka dalej pod nogami Falcao. Falcao, Falcao z dystansu! Trafia Van Persiego, Van Persie! Jeszcze pod nogi i gol! Co za sytuacja! Ile tu było szczęścia w tej sytuacji, zaczynając od przechwytu Gourcuffa, kończąc na dwóch odbitych strzałach. 1-0 niestety. Pierwsza porażka. Na razie widmo tej porażki przed moimi oczami. Zobaczcie, tu Van Persiego, Van Persie rykoszet i tutaj dopiero Ozil. Czy Ozil, jeden. Jednak to samo, 1-0 i gramy dalej. Odbił się od niego Braithwaite, no kurcze! Dobra, dwie zmiany w przerwie dokonałem. Batshuayi i Origi niech wejdą na boisku. Niech zrobią porządek. To jest tragedia na razie. Lacazette. Lacazette. Batshuayi! Gol! Gol, gol, gol! Tak jest, 1-1, ale wejście Belga. Fantastyczny piłkarz. Batshuayi. Asysta Lacazette'a piętką. W końcu Lacazette ożył, bo całą pierwszą połowę spał po prostu. Braithwaite beznadziejny. On też wyżywał, a teraz asysta piętą, no i uderzenie jeszcze lepsze. Batshuayiego, De Gea pokonany. Origi. Origi, fantastycznie Origi! I gol, gol, gol! Batshuayi. Co za akcja rezerwowych. 5 minut potrzeba i moi rezerwowi, żeby odmienić losy spotkania. I Batshuayi zła dwie bramki. Origi poprzeć się kapitalną akcją. Losy spotkania odwrócone w ciągu zaledwie 5 minut drugiej połowy. Falcao próbuje na szybkość, ale Bedimo. Chociaż to jest faul. To jest faul na Bedimo, ale Falcao dalej przybice Falcao. I teraz daje karnego? To jest niemożliwe. Będzie żądał karnego. Na razie tutaj spustoszenie. No faul jest. To jest rzut karny. To jest tragedia, co zrobił znowu sędzia. O jest. Tam faulowany był Bedimo w rogu. No nie, zobaczymy. Falcao, 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 Falcao! W środek, w środek. Jeszcze Lacazette, fantastycznie podgorze walczy. Lacazette jeszcze odebrał piłkę. Laka. Lacazette. Gourcuff, który był niewidoczny. Gourcuff! I gol! Zinedine Zidane! Tak jest, ależ akcja. Cały mecz niewidoczny Gourcuff. Ale teraz, 69. mecz spotkania. Czy to przypadek? No wątpię. Johan Gourcuff zamarkował strzał, wpadł pole karne i między nogami podobno najlepszego bramkarza do składów angielskich, Davida De Gea. Oby nie wyszło, oby nie wyszło. Rzut wolny, Ozil, uff, mur. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Jeszcze, jeszcze. Super, super, Lacazette. Batshuayi, Batshuayi sam na sam. To jest sytuacja, która może wysunąć mecz. Batshuayi, Batshuayi. Perfekto. Zamarłem na chwilę, De Gea nie wychodzi, Batshuayi czekał, ale wykończenie, no, godne podziwu, super wejście Batshuayiego.
trzy bramki zdobył Berg w ciągu 45 minut spotkania. To jego mecz i on jest wybrany bohaterem meczu bezapelacyjnie. Mishi Batshuayi. Kręci, ale co z tego będzie? Batshuayi fantastycznie! Karny! W końcu coś sędzia zrobił dla mnie. No był perfidny karny, już strzelałem Batshuayi. No i zobaczymy, kto podejdzie do karnego. Dobra, Johan Gurków kontra Dawid DHA. Johan Gurków poprawi się wtedy z ostatniego karnego! Johan Gurków! Tak jest. Tak jest, 5-2. Ciężkie spotkanie, ale naprawdę bardzo fajne według mnie do oglądania. 5-2, także zamykamy to spotkanie, kończymy je zwycięstwem. Johan Gurków. No i koniec spotkania. Jak przystało na Teatr Marzeń, spotkanie naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Bardzo emocjonujące, bohater meczu Mishi Batshuayi. 3 bramki po wejściu w drugiej połowie. Origi też super wejście. No i oczywiście Johan Gurków, który zdał bardzo ważne bramki. Bardzo ważną bramkę w 7 minucie spotkania na 3-2. Ale bardzo fajne spotkanie, bardzo fajnie mi się grało. 9-9 na Batshuayiego. Bramki 3, gol 2 asysty, 3 dla KZ, 1 Origi. 722 monety, 9 punktów mamy, 7 gier do końca. No i dobra, zobaczmy, może uda się kupić kogoś na rynku transferowym. Dobra, jesteśmy na rynku transferowym. Udało mi się znaleźć Lukaku, który ma styl gry jastrząb. Do tego 17 kontraktów, 99 monety za 1900 końców. Bierzemy go od razu, wsadzamy do składu belgijskiego. No i próbujemy wygrać kolejne spotkanie. Romelu Lukaku zagra obok De Camargo na prawym ataku, tak żeby schodzić na swoją lepszą, lewą nogę. Także zobaczmy, jak pójdzie już w czwartym meczu w 7 lidze. Dobra, jesteśmy już w drugim spotkaniu w tym odcinku. Buck Wakefield, tak? Bo dobrze tam zobaczyłem. Czerwone na białe. Czerwone, ciężki kolor, ciężko pomieńcowy. Tutaj mamy 75 zgrania, 74 zgrania, 75 strona ogólna. Nikt nie ma ze sobą zaszczyt żadnego zgrania. Slovren, Kongo czy Ju, tak? Guardado, Tadić, Aquilani, Elzar, Matri na ataku i tylko Buffon na bramce z takich lepszych zawodników. No, Kong jeszcze może lecieć. Czyli CSKA Moskwa na zespołu kontra Węże Jamajki. Drugi mecz w tym odcinku. Próbujmy. Ale Azar, Sisse, Cofka, De Camargo, fantastycznie, De Camargo! O to chodzi, o takie bramki. Tak jak się wiem, idealny dribbling w polu karnym, Cofka. Chyba całkowicie zmylony i Igor De Camargo na 1-0 w 12 minucie spotkania. De Camargo, Lukaku, ależ jest silny Lukaku. Lukaku, jeszcze teraz trochę szybkości. Lukaku, lewa noga. Interwencja Buffona. Mengawa. Lukaku, pięknie z De Camargo. Masz szansę na debiutancką bramkę. Lukaku na lewą nogę, uciekaj. Lukaku, szczęśliwie, ale piłka wpada do siatki. Romelu Lukaku, gracz Evertonu. Był gracz Chelsea Anderlechtu. Chyba bramkę. Na 2-0. Romelu, gratulacje. Bramka debiutancka w 60 minucie spotkania. Kurde! I gol na 2-1. Z niczego, mój błąd w obronie, wybiłem pod nogi. Niestety 2-1. No ale nie mam nic do powiedzenia. Matri 2-1. Dobrze, i Azar. Lukaku. De Camargo, piękna piłka do Lukaku, lewa noga, Lukaku potężnie! Niestety, znowu bez bramki Lukaku. Vermaelen. Koniec. Wielkie męczarnie, ale 2-1. Wymęczone zwycięstwo, ale takie zwycięstwa też trzeba docenić. Mignolet cieszy się w bramce. Od tej bramki na 2-1 praktycznie nic się nie działo. Totalnie w środku boiska ciągle jakieś próby rozegrań, ale nic to nie chodziło. Matri, Lukaku i De Camargo. Bohater meczu De Camargo, asysty De Camargo i Sisse. Także kolejne 662 końce na nasze konto. No i 12 punktów, 2 mecze 3. 2, 3, 15, 18, czyli 2 mecze do awansu. 4-0-0, 6-0-0 wystarczy do awansu. No nic, no droga do 6 ligi teraz już stoi przynajmniej naprawdę otworem. Mamy 1000 końców.
skład wygląda belgijski. Tak. No i następne odcinki, już zapraszam Was do 11 odcinka w sumie. Znowu fajnie zagramy na zmianę. Jeżeli będziemy już zbierać po mistrzostwie za 7 ligę, będę chciał zrobić jakiś trzeci skład. No i tutaj myślałem może nad Bundesligą. Nie wiem, co by na to, zapomnieć może jakąś ligę, żebyśmy mogli zrobić też taki dobry skład. Mamy informa z Bundesligi, poszłoby naprawdę fajnie w składzie Bundesligi. Mamy Belgię, mamy Francję, mamy zakończenie 10 odcinka, oczywiście bilans bez porażki, no ta porażka co rozłączyło, tak mamy 18 zwycięstw, jedną porażkę za to rozłączenie. No i 10 odcinek był nam za udany, chociaż drugi mecz naprawdę po wielkich męczarniach, także jeżeli Wam się podobało, subskrybujcie, łapujcie i widzimy się w 11 odcinku, także siemanko!